Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować idealne danie na majówkę i będą to skrzydełka w piwie. Oglądaj dalej! Dziś pokażę Wam, jak przygotować piwne skrzydełka i na pewno będzie to super przepis na właśnie ciepłe dni, które nadchodzą. Pamiętaj, żeby subskrybować te pyszne przepisy, które tutaj Ci pokazuję. Mamy skrzydełka. Skrzydełka sobie porcjujemy, czyli odklejamy tak zwaną lotkę. Tego nie wyrzucaj, to posłuży nam do przygotowania sosu, będzie bardziej esencjonalny. Tutaj na łączeniu dwóch kostek jest takie miejsce, gdzie bez problemu sobie przetniesz i zobacz, gładziutko Ci to przejdzie, nie trzeba tego jakoś specjalnie maltretować nożem, tylko właśnie musisz wyczuć to miejsce między stawami, gdzie widzisz, praktycznie bez użycia siły można sobie odkroić tą lotkę. Przesypujemy tymianek, następnie oregano i słodką paprykę. Mieszamy sobie teraz przyprawy tak, żeby się dokładnie połączyły i rozprowadziły. Wtedy łatwiej pokryją nam skrzydełka z kurczaka. Jeszcze dodatkowo oczywiście sól. Przekładamy sobie skrzydełka i teraz dokładnie mieszamy tak, żeby przyprawy dotarły wszędzie. Wmasowujemy je w mięso. Skrzydełka mamy już dokładnie wymieszane z przyprawami. Czas teraz, żeby te przyprawy się wchłonęły w to mięso, czyli potrzebujemy około 40 minut, tak żeby ten smak przeszedł po prostu do wewnątrz. 40 minut minęło, kurczak jest już zamarynowany i za chwileczkę będziemy dodawać piwa, a jak już jesteśmy właśnie przy piwie, to to jest składnik, który występuje w wielu kuchniach i jest używany do różnych rzeczy, od deserów, podania główne, sosy i tak naprawdę, jeśli masz w przepisie wino białe lub czerwone, to śmiało je możesz zastąpić właśnie piwem jasnym, na przykład takim jak tutaj, czyli mamy Johannesa, jest to bardzo esencjonalne piwo z browaru Amber, lub na przykład Koźlak, który świetnie zastąpi czerwone wino. No i one pasują jasne, tak naprawdę jak przy winie, czyli pasuje nam do ryby, do drobiu, czyli do czegoś delikatniejszego. A jeśli chodzi o ciemne piwo karmelowo-chmielowe, właśnie jak tutaj mamy, to jest używane do ciemnych mięs zazwyczaj, czyli do wołowiny, do wieprzowiny, do sosów. Też będzie taka super esencja w tym całym naszym daniu. No i co? Zaczynamy dalej z kurczakiem, czyli nalewamy teraz piwo, oczywiście jasne, no bo mamy dzisiaj tutaj drób, więc dolewamy go na spód. No i wykładamy sobie skrzydełka na piwo. Hop. Piekarnik, temperatura 180 stopni, termoobieg i pieczemy około 40 minut, tak żeby nam się skrzydełka pięknie zarumieniły i były super mięciutkie. Zabieramy się za sos. Siekamy sobie cebulkę i siekamy sobie teraz czosnek. Najpierw go rozgniatamy, a potem siekamy. Nie musi być jakoś turbo drobno. Chorizo kroimy sobie w kostkę. Chorizo jest tak naprawdę opcją w tym sosiku, jeśli nie masz dostępności, to możesz spokojnie to pominąć albo dodać na przykład boczku. Składniki mamy przygotowane, zaczynamy robić sos. Mamy głęboką patelnię, do tego odrobina oleju. I pamiętasz, lotki, które nam zostały właśnie z przygotowania skrzydełek, teraz je będziemy mocno obsmażać, tak żeby złapały koloru i oddały później właśnie swój smak do sosu. Tłuszcz już rozgrzany, wkładamy lotki. Skrzydełka nam się ładnie zarumieniły. Teraz to, co musimy zrobić, to oddać nadmiar tłuszczu. I dodajemy sobie teraz chorizo, cebulę. Przesmażamy. Pięknie, aromatycznie tu już pachnie. A zaraz jak jeszcze dolejemy do piwa, to będzie moc smaków. Wszystko już nam się przesmażyło, czosnek dodajemy dosłownie na chwilę, na sam koniec, tak żeby się nie spalił, a oddał swój piękny aromat i smak. I zalewamy sobie właśnie teraz piwem Johannes esencjonalnym. Ależ to już zaczyna pachnieć. Sos gotował nam się 15 minut, czas teraz wyjąć właśnie lotki. I wykańczamy sobie teraz sos, czyli dodajemy musztardę Dijon, może być też francuska. Następnie dodajemy miód. Mieszamy sobie całość.
Teraz doprawiamy sobie solą i pieprzem, bo wcześniej tego nie robiliśmy i tak zazwyczaj właśnie robi się z sosami, że doprawia się je na sam koniec. Wyłączamy moc pod patelnią i na sam koniec dodajemy masła, tak żeby nam pięknie zemulgowało, czyli teraz energicznie mieszamy, tak żeby się masło pięknie wtłoczyło. I siekamy sobie teraz chili w plasterki, już do posypania dania. No i oczywiście sosu trzeba spróbować, czyli odrobinka. Pyszny smak piwa, który podbija wszystkie inne składniki. Lekki sos, to nie jest taki zawiesisty. I teraz wracamy już tylko do kurczaków i będziemy wydawać. Nasze skrzydełka już się przygotowały, a pięknie pachną. Przekładamy sobie skrzydełka na talerz. No i teraz sosik. Zobacz, jak to pięknie wygląda. No i jeszcze więcej sosiku. No i posypujemy jeszcze chili dla lepszego kopnięcia. No i pyszny kurczak w piwie już gotowy. Mnóstwo aromatów, pięknie wygląda. A jak smakuje? Idealnie. Wyraźny smak piwa, do tego słodycz od miodu, no i mięciutki kurczak. Czego chcieć więcej? Jak podobał Ci się ten przepis, kliknij lajka, zostaw suba, a na dole w komentarzu napisz, czy chcesz więcej dań z piwem. Tymczasem do następnego odcinka, trzymaj się, cześć!